Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No prawo znowu będzie się brało za wolność do wyznania religijnego, no i prawo jak zwykle będzie debilowato argumentowało. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych będzie wysłuchiwał argumentów na temat tego, czy rząd stanowy ma prawo nie dawać pieniędzy dlatego, że jest jakaś instytucja czy organizacja religijna. Sprowadza się do tego, czy może dyskryminować. No już, jest to już trzeci raz w ciągu ostatnich 5 lat, kiedy Sąd Najwyższy zabiera się za takie rzeczy właśnie państwowo-stanowo-religijne. No poprzednio zabronił eliminowania instytucji religijnych z jakichś różnych sytuacji, tylko dlatego, że to są instytucje religijne. A teraz musi zadecydować, czy rząd może odsunąć instytucje religijne od pieniędzy. No bo prawda jest taka, że podatnicy płacą pieniądze, wszyscy płacą pieniądze, czy religijni, czy niereligijni, wszyscy płacą dla rządu, no a później ten rząd zaczyna dawać pieniądze, no powinien z powrotem jakoś rozdzielać. No a tu niestety jest tak, że bierze od wszystkich, a daje tylko niektórym. No to już ogólnie rzecz biorąc jest tak, państwo to udaje Janosika, zabiera bogatym i daje biednym. No a teraz to już jest Janosik chyba, no nie wiem, z jakiej nacji, chyba marksistowskiej, że zabiera religijnym i daje niereligijnym. No będą sędziowie, będą musieli pokazać, znaczy kwestia jest taka, że Kościół, zbór luterański w 2017 roku zdenerwował się trochę, no i doszedł do Sądu Najwyższego. Zdenerwowali się dlatego, że w Missouri chcieli dostać pieniądze, no taki grant, czyli w zasadzie darowiznę, wszyscy ci ludzie, którzy chodzą do tego zboru luterańskiego, płacą podatki, to są ich pieniądze, tak? No i w każdym razie rząd stanowy w Missouri nie dał pieniędzy im na playground, czyli na plac zabaw. Chcieli zbudować plac zabaw przy zborze luterańskim. No a Missouri mówi, nie będziemy dawać pieniędzy, bo wy jesteście instytucja religijna. No i to było przy szkole. Także ogólnie rzecz biorąc, szkoła powinna dostawać pieniądze, dlatego że ma te ateistyczne, no nie ateistyczne, laickie podejście, niereligijne. No ale pieniędzy nie dostali tylko dlatego, że to była instytucja religijna. No i decyzja była w sumie 7-2, czyli no bo jest 9 sędziów i sędzin, 7 było za tą decyzją, że jednak nie można tego zrobić, że to była jedyne, no było to naruszenie pierwszej poprawki do konstytucji, czyli prawo do wolności wiary, do wolności wypowiedzi. I tutaj pieniądze nie były dawane tylko na podstawie tego, dla kogo to jest, a nie na co to ma być używane. I to jest właśnie ta różnica, gdzie każdy normalny człowiek jest w stanie zrozumieć. No, jeżeli to jest na... jest te rozłączenie w Ameryce państwa od kościoła czy religii, no ale dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, że Ameryka, no to są, zaczęło się z byłych kolonii angielskich. Anglia, korona angielska wysyłała
ludzi do Ameryki, żeby tam budowali coś, no i przysyłali najróżniejsze rzeczy. Bardzo dużo wysyłali drewna. To jest właśnie ciekawe, że drzewa rosły jak na maśle w Nowej Anglii. No i drewno było importowane na potęgę, no bo w tym czasie już na Wyspach Brytyjskich to wszystko było wycięte. No ale korona angielska zaczęła te kolonie, no później przyszła jeszcze rewolucja, niezależność i tak dalej, no ale o co to chodziło? Ta jedna z tych 1776 rok, 4 lipca, no to jest data uznania, kiedy Ameryka się wyzwoliła spod korony angielskiej, no i tam było bardzo dużo mowy o religii, o Bogu, i tak dalej, no ale tam już następowały te rozdzielenia. O co to chodziło? No o to chodziło, że w Anglii król, no to był taki papież protestancki, tak? Anglikański papież, no to przywódcą tego kościoła anglikańskiego. Kościół anglikański, no to są w większości, to były kościoły katolickie, przerobili na, dlatego że Henryk tam siódmy czy ósmy chciał mieć tych żon 7 czy 8 i po kolei zaciukiwał, ale na początku to papieża w Watykanie prosił, żeby dostał rozwód. Papież z Watykanu nie dał mu rozwodu, no to ten sobie założył kościół anglikański. No i właśnie tu jest w Ameryce to rozdzielenie kościoła od państwa, że czegoś takiego miało nie być. No kiedyś to myśleli, że państwo nie może zmusić kogoś do chodzenia do kościoła anglikańskiego. No dzisiaj komuniści twierdzą, że państwo może wykopać kogoś z kościoła. No i efektywnie wykopuje. Ta korona do tego doprowadziła. No i także Sąd Najwyższy w sumie to postanowił, czy ustalił, że stan nie może zabraniać dawania pieniędzy szkołom, powiedzmy, religijnym. No tyle tylko, że na przykład stan może powiedzieć, nie możecie kupować Biblii, no ale wszystkie inne książki możecie kupować. No i to też jest paranoja, że jednak Sąd Najwyższy decyduje, że podatki płacone przez podatnika do stanu i stan później z powrotem wraca i mówi, możecie kupować, ale nie to, co byście chcieli. No ale to tutaj właśnie Sąd Najwyższy tak rozgraniczył. Teraz sąd będzie rozpatrywał kwestię Carson względem Macon. No o co to chodzi? No w Maine jest taka sprawa, że w Maine szkoły średnie, czyli w zasadzie od do 12 klasy, no to bardzo, bardzo dużo tych szkół, no to jest prywatnych. Wydawałoby się, że w Ameryce te od K do kindergarten do 12 klasy, no to w wielu stanach tak jest, ale w stan akurat w Maine, no to jest 3/4 szkół do 12 klasy, no to są prywatne, no ale i pieniądze są właśnie płacone ze stolicy Maine z Augusty, no to płacą tym szkołom, no ale część tych szkół podstawowych i średnich, no w Ameryce nazywają high school, no ale to high school w Ameryce, no to jest szkoła średnia, bo to do 12 klasy, to nie jest high education, czyli nie uniwersytet ani college. No i teraz jest problem taki, czy stan powinien dawać pieniądze do szkół przy kościelnych, przy zborowych i tak dalej. No i tu jest ten problem, tak? Tu jest ten problem, że szkoły ogólnie nauczają nie tylko religii, ale i nauczają wszystkie inne przedmioty, te podstawowe, które są wymagane dla szkół tych podstawowych i średniej. Maine, prawnicy w Maine, no to oni argumentowali, że
Stan musi unikać utrzymywania instytucji religijnych, nawet jeżeli to znaczy, że oni nie zachowują się neutralnie, tak? No bo jednak książki do geografii w szkole religijnej, no to jeżeli pieniędzy stan na to nie da, no to to jest dyskryminacja jednak, tak? To można powiedzieć, że każdy normalny to rozumie. No, Sąd Najwyższy przez ostatnie 20-30 lat rozróżnia właśnie te rzeczy. No i rodzice z Maine się zdenerwowali, no bo powiedzieli, że nie dawanie tych pieniędzy dla tych uczniów za te czesne, no bo to są płatne szkoły, no to narusza wolność religii, wolność wypowiedzi. Sąd federalny podtrzymał to, że jest to wyłączenie religijne, dlatego że robi to na podstawie statusu, a nie tego co działania. Także te wszystkie te semantyczne, te gra słów, te wszystkie głupoty prawnicze po prostu są nie do uwierzenia, dlatego że no wykształcenie dzieci jest najważniejsze, tak? Wykształcenie dzieci jest najważniejsze w tym wszystkim, no i status czy już, no to się wszystko to jakoś tak się zazębia, przenika, no i niezależnie od jakichś prawnych, no to jednak jest społeczeństwo, to są obywatele. No i spojrzeć na te programy rządowe, które rozdzielają te pieniądze państwowe, które starają się jednak, propagują ten laicki program życia, no to jednak rząd federalny wiele stanów daje pieniądze, jeżeli są jakieś programy, powiedzmy, zdrowotne, czy bezpieczeństwo, czy wykształcenie, edukacja, czy jeżeli stanie się jakaś tam zagłada, no to rząd federalny, rząd stanowy daje tego rodzaju pieniądze. Wyłączając te instytucje religijne z samego powodu, że to są, przepraszam, instytucje religijne, no to jest wbrew temu, że rząd ma służyć społeczeństwu, tak? No, rząd ma służyć społeczeństwu i rząd ma jakoś zorganizować szczególnie te podatki, no bo to wszystko się sprowadza do pieniędzy obywateli i później, a urzędnicy to jakoś rozdzielają. I to nie jest prawidłowe. No. Brak tego spojrzenia na te zazębianie pomiędzy statusem instytucji a użytkowaniem, no to też jest dosyć ważne. Żydzi przecież na pewno mają bardzo dużo tych przykazań żydowskich i to wszystko dotyczy, jak oni mają się modlić, jak mają jeść, gdzie mają się ubierać, jak mają się ubierać, kiedy mają wstawać i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dużo tych ograniczeń. No i te żydowskie prawo no miesza się z jakimś takim prawem obywatelskim czy prawem społecznym. To znaczy, jeżeli niektóre organizacje rabinów mówią, że Żydzi muszą się szczepić, dlatego że Żydzi są zobowiązani do tego, żeby dbali o swoje zdrowie i o cudze zdrowie, no to jeżeli stan czy państwo dałoby pieniądze dla jakiejś tam synagogi, dlatego żeby oni się szczepili, powiedzmy, no to ktoś może powiedzieć, że to jest wspomaganie instytucji religijnej. Także to jest podstawa, to jest kompletnie jakiś idiotyzm, no ale to no nikt nie zaatakuje synagogi, tak? No ale prawnicy w ten sposób mogą mówić, że to jest użytkowanie religijne.
Tak samo Żydzi mają bardzo dużo praw takich religijnych, przykazań religijnych na temat na przykład budowania różnych konstrukcji. Także, że te konstrukcje, które oni tam budują, no to mają być bezpieczne. Dlatego, że jeżeli jest jakieś odnawianie synagogi, czy jakichś innych budynków i ze względów historycznych i oni by to też ktoś mógłby powiedzieć, że ta grupa społeczna dostaje pieniądze pod konto religijności. Także to wszystko nie ma sensu. Nie ma sensu ścigania powiedzmy szkół katolickich czy protestanckich, dlatego że chcą budować placy zabaw. Tak samo nie ma co ścigać synagog żydowskich, bo chcą odbudowywać jakieś historyczne budynki i potrzebują na to pieniądze. To dla każdego normalnego człowieka to jest bardzo widoczne, że Stany, które zatrzymują pieniądze tylko dlatego, że część tych pieniędzy będzie używana w instytucji religijnej, a nie czysto laickiej, to podważa całą jakąś normalność świata. Te podzielenie pomiędzy religijną a laicką stroną życia, to nie da rady tego rozdzielić. To wszystko się zazębia. No ale prawnicy stanowi, prawnicy federalni ciągle mieszają, tak? Ciągle mieszają, odmawiają. Ludzie muszą się odwoływać. Także odwoływanie o budowaniu placy zabaw, czy odwoływanie od tego, żeby stan płacił szkołom za to, że nauczają w szkołach religijnych. No nie jest to normalne. No, mam nadzieję, że wrócimy do normalności, że więcej będzie normalnych w przyszłości. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jeszcze łeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, na którymkolwiek z kontynentów na świecie, głosujcie na normalnych, głosujcie przeciwko lewakom, przeciwko komunistom. Ciężko pracujecie, płacicie podatki, to macie prawo wymagać. Nie można sobie pozwolić, żeby banda zajobów, szurniętych lewaków po prostu zabrała nam nasze życie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że na dzień dzisiejszy już rozumiecie, że popełniliście wielki błąd. Mam nadzieję, że nie popełnicie tego samego błędu. W 2022 Ameryka musi wrócić do normalności. W 2024 Ameryka musi jeszcze bardziej wrócić do normalności. Zdrowia dla normalnych.